Widzisz, jak mi wzięło? Widzisz? Cześć wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku specjalnym u Borsuka. Nie będę ukrywać, że lubię to łowisko, dlatego ponownie tutaj się znajduję. Dzisiaj mam plan troszkę się odstresować. Troszkę tyczki, troszkę marginea, troszeczkę fidera. Nie będę ukrywać, że ciągniemy do tyczki, dlatego ten margin dzisiaj na pewno będzie tutaj w obroty wzięty. Ja wczoraj miałam swoje drugie zawody w życiu, jeżeli chodzi o metod fider. To są były eliminacje do Grand Prix Polski. Niestety nie poszło mi tak jak chciałam, dlatego dzisiaj niedzielne wędkowanie na luziku. Tutaj naprawdę jest bardzo fajna, rodzinna atmosfera. Jak widzicie, naprawdę tutaj sporo ludzi już jest na brzegu, a dopiero jest godzinka 7 rano, więc myślę, że będzie dzisiaj ciekawie, rodzinnie i na pewno będą fajne, duże ryby. Przynajmniej na to liczę. Tak jak wspominałam, dzisiaj minimalizm, choć jak widzicie, ja zawsze muszę mieć stanowisko przygotowane tak, powiedzmy, profesjonalnie, chociaż nie będę ukrywać, że marzy mi się takie wędkowanie, krzesełko, wędeczka, że tak powiem, no i chill, na chillu. Mam oczywiście dużo tutaj woftersów, różnych kolorowych kuleczek i tak dalej, ale chcę skupić się na dwóch kolorkach, dlatego pójdziemy w klasyka, w neutralne kolorki kanibala oraz pójdziemy w Haribo, w takie bardziej słodsze smaki, które ja uwielbiam. Tutaj też się sprawdziły na tym łowisku, dlatego tylko te dwa kolorki dzisiaj będę właśnie wykorzystywała. Będę też wykorzystywała nasze cacko matrixowskie. O, tutaj sobie źle rozłożyłam. Czyli naszego klikerka. Bo jeżeli chodzi o wędkowanie na metod feeder, to nauczyłam się tego, że ważne jest taka systematyczne łowienie, ponieważ na metod feeder możemy się tak, że tak powiem, zagapić, dlatego warto mieć po prostu stoper, kliker i na przykład co 6 minut sobie zestaw przerzucać i tak dalej. Więc to też będę miała przy sobie, mimo tego, że rodzinne wędkowanie, ale że tak powiem, no trzeba też, żeby wyciągnąć fajne ryby, to trzeba się postarać, nie ma co ukrywać. Ja jeszcze nie mam naszego sitka do peletu, dlatego korzystam z patentu Pawła Wojdyły, który mi przekazał w czasie ostatniego filmu, gdzie walczyliśmy na metodę. Kupujemy sobie pelecik. Ja akurat mieszam dwa rodzaje 2-milimetrowego peletu. Zalewam i klasycznie czekam minutkę. Ważne jest to, żeby to była minutka, ponieważ na pierwszych zawodach moich metod fiderowych na Maślance, uciekł mi mikrofon, mam nadzieję, że było mnie słychać, na Maślance, ta minutka się przedłużyła troszeczkę, trwała ona jakieś 10 czy 15 minut, ale na szczęście miałam jedną porcję peletu zrobioną dobrze, właśnie taką minutową porcję peletu i ona była na pierwsze 3 godziny wędkowania, a po tych 3 godzinach ta porcja peletu, gdzie troszeczkę ją przeciągnęłam, okazała się naprawdę bardzo spoko, ponieważ ten pelet był fajny, taki domoczony, taki kleisty. Powiem szczerze, że nagle mi się to łowisko tak otworzyło, że możliwe, że to było dobre, ale pamiętajcie o to, żeby tego czasu jednak pilnować, bo faktycznie to jest ważne, żeby tego peletu nie przemoczyć, żeby to wszystko było dopracowane. Tu jeszcze mam przygotowaną, że tak powiem, paszę z wczoraj, zamiętę, ponieważ została mi z wędkowania, dlatego nie zmarnowałam jej. W dniu dzisiejszym wykorzystam to, co miałam wczoraj. Zobaczymy, czy się przyda. Zobaczymy, czy będziemy kombinować. Mam nadzieję, że wpasujemy się w te ryby i faktycznie będziemy ciągnąć fajne kabany. A o zawodach powiem Wam w trakcie wędkowania, bo jest o czym opowiadać. Thank you.
Dobra, mam pierwszą rybkę na kiju. Nie jest może jakaś spektakularnie duża, ale zawsze cieszy. Tak jak mówiłam, dzisiaj tutaj typowo rodzinne wędkarstwo. Na spokojnie. Na razie łowię troszeczkę dalej niż planowałam, ponieważ siedzimy tutaj w cieniu. Zanęciłam dwa podajniki i sobie strzelałam pelecikiem na zmianę z kukurydzą. I zaraz mamy pierwszą rybkę. No myślę, że tu lepiej. No nie jest taki, aż taki malutki. Ładne ujęcie, nie? Ale to maleństwo. Jakiś taki. Ja mogę jeszcze dłuższy ten podbierak sobie założyć. Mały, ale wariat. Dobra, pierwsza rybka. Myślałam, że troszkę większy będzie. Jak go holowałam, to faktycznie troszkę walczył, ale tutaj widzę, że rybka jest podpięta z boku. Dlatego też te ryby zaraz inaczej walczą. O, w sumie sam się wypiął. Ładnie go wrzucimy. Tylko tutaj sobie haczyk odplączę. Rybkę wypuszczamy. Nie będziemy męczyć ryb. Może jak będzie coś większego, to zaprezentujemy Wam z bliska, żebyście mogli zobaczyć, jakie piękne okazje tutaj łowimy dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie okazja. Zobaczymy. Ja już się cieszę, ponieważ pierwszą rybę mam. Wczoraj na zawodach cieszyłabym się bardzo z takiej ryby, bo złowiłam tylko dwa leszcze, ale o tym też za chwilkę opowiem. Chyba, że mogę Wam od razu opowiedzieć, jak wyglądały moje wczorajsze zawody. Jeśli chodzi o moje wczorajsze wędkowanie na pierwszych eliminacjach do Grand Prix Polski Method Feeder, to no, byłam przygotowana na tyle, ile potrafiłam. Przede wszystkim skupiłam się na dystansie średnim, bo łowiłam około 20-25 metra. Niestety to nie było dobre, ponieważ łowisko specjalne Częstochowa, Okoń Częstochowa, to jest takie typowe łowisko dystansowe właśnie, że jej poziom wody jest bardzo wysoki, a poziom wody był wysoki. I chłopaki po prostu mnie zamknęli. Ja miałam stanowisko na grobli, 103 bodajże. Kolega obok mnie łowił na 81 metrze, kolega po lewej łowił pana też daleko, daleko, nie dokładnie nie wiem. No i niestety te moje 20-25 metrów się nie sprawdziło w dniu wczorajszym, ponieważ złowiłam tylko dwa leszcze, więc cieszę się, że w ogóle złowiłam. Miałam jeszcze fajną, dużą rybę już przy brzegu praktycznie, ale po prostu się wypiła. Myślę, że to była ryba podpięta, ponieważ było bardzo tak specyficznie mi wzięła, mianowicie wyciągałam zestaw i w tym momencie było branie, więc możliwe, że albo zahaczyłam, albo faktycznie dopiero wtedy ta ryba się, że tak powiem, ocknęła, że jest na haczyku. Więc no ja złowiłam przez te 5 godzin wędkowania właśnie dwa leszcze, co mi dało całe 3 kg ryb, więc szału nie było. Mój sektor wygrało 25 kg. Potem były wyniki 14, 12, 8, więc te wyniki naprawdę były różne. Niestety były również 2-0 w moim sektorze, więc cieszę się, że w ogóle coś złowiłam, ale faktycznie no nie było to popisowy mój występ, ale ja mam jeszcze dużo, dużo braków, jeżeli chodzi o metodę, więc wszystko na spokojnie, wszystko w swoim czasie. Tak jak widzicie, ja się na razie uczę i na razie skupiam się na tym, żeby szlifować ten dystans właśnie średni, ewentualnie dystans tutaj przy samej burcie. Kolejnym etapem będzie właśnie czy to pelet wagler, czy bombka, czy właśnie łowienie dystansowe, właśnie 80-100 metr, co na pewno już widzę, że jest bardzo, bardzo potrzebne, że mieć po prostu taki cały wachlarz możliwości i tego, żeby po prostu na takich zawodach
potrafisz też łowić tak daleko. Ja oczywiście potrafię rzucić daleko, ale no nie miałam sprzętu takiego. Łowiłam na wędki, które też mam w dniu dzisiejszym, czy 30. Podajniki 30-gramowe, moje malutkie, czy średnie, czyli chodzi o rozmiar. Więc sprzętowo też nie byłam przygotowana do łowienia dystansowego. Dlatego to będzie mój kolejny krok. Chcę się troszkę odkuć i właśnie nauczyć się też łowić dystansową. A to naprawdę szapoba dla kolegów, którzy łowią koło mnie, bo łowili koło mnie. Myślę, że dla wszystkich, którzy tam wędkowali, ale chodzi mi tutaj o kolegów, którzy łowili koło mnie, bo naprawdę robili to perfekcyjnie, więc było się od kogo uczyć. Same zawody bardzo spoko zorganizowane, naprawdę na najwyższym poziomie. To były pierwsze eliminacje do Grand Prix Polski na Tot Feeder. W przyszłym roku też wystartuję, mam nadzieję, że już z sukcesem. Jeszcze tych eliminacji troszeczkę będzie, więc trzymam kciuki za każdego. Tutaj nasz kolega z Matrixa, również Łukasz Skirek, się wczorajszym dostał, więc tutaj serdeczne gratulacje dla Łukasza. Myślę, że w przyszłym tygodniu, z tego co wiem, też Paweł startuje, więc myślę, że chłopaki naprawdę tutaj pokażą też siłę Matrixa, jeżeli chodzi o Grand Prix Polski Method Feeder. Zaraz po tym karasiu dokładnie tak samo zarzuciłam z dymu. Jakiś taki szalony ten rybacz. No widzieliście, jak holowałam to też paczku. Mały, ale taki wariacik, że... Dwie kukurydze na haczyk, pelecik w podajniku i od razu było branie. Też nie chcę wyjść. O, teraz. Na razie te rybki, że tak powiem, nie współpracują z nami, ponieważ siedzimy tutaj w cieniu i jest mega, mega zimno. Natomiast naprzeciwko tutaj już się wszyscy opalają, więc to słońce tam zdecydowanie sprzyja rybom i sprzyja temu wędkowaniu w dniu dzisiejszym. Ale powolutku to słońce również będzie tutaj na tym brzegu, więc myślę, że też się tutaj rozkręcimy za chwilkę. Na swoim koncie mam na razie jednego karacha i dwa karpie, więc tak czy siak jest to lepszy wynik niż wczoraj na zawodach, więc jestem zadowolona, ale lecimy po więcej. Znowu karach. Karasik.
Ja dzisiaj testowanie 2-2, czy 2 karasie, 2 karpie. Fajne takie karasie, też dają niezłą frajdę, jeżeli chodzi o wędkowanie, więc ja jestem najbardziej za. Tak jak mówiłam, dzisiaj spokojnie, rodzinnie. Oj, on tutaj od razu w dół i wypuszczamy pięknie. Akurat te podberaki, które mam dzisiaj tutaj założonego, to jest karp latex w rozmiarze L. Mam też XL-kę do większych ryb. Zdecydowanie są to fajne podberaki, ponieważ w ogóle tutaj się nie haczą, nic tu się nie haczy, ani się żółka nie plącze, ani haczyki tutaj nie haczą o ten podberak, więc warto jest do właśnie do takich ryb typu karpiowatych, czy właśnie karasie, karpie, amury, więc dlatego dzisiaj wykorzystuję go podczas tego wędkowania. Mam nadzieję, że będą jeszcze większe te karpie, ale tak czy siak jest fajnie. Pogoda w końcu zaczęła też dopisywać na tym brzegu, ponieważ cały poranek było naprawdę, naprawdę zimno, ja poubierana, a na drugim brzegu tutaj się ludzie już opalali od rana, więc faktycznie na złą stronę wybraliśmy łowiska. Tego karaśka złowiłam na kolor jasno-brązowy śmierdzącego kanibala i klasycznie do podajnika, do foremki najpierw wkładam haczyk z kuleczką, dociskam i mamy pięknie uformowane, neutralne kolory. Już troszkę zimno jest i widzę, że bardziej w tym kierunku śmierdziuchów idziemy niż słodkich zapachów i smaków. No, ważne też jest to, że ja łowię dzisiaj bez stopera całkowicie. Mam znaczony tutaj na żyłce fragmencik na żółto i łowię mniej więcej, żeby ten fragmencik z żółtym oznacznikiem na żyłce był od początku wędki do końca wędki, czyli 3 metry bliżej, 3 metry dalej, tak żeby po prostu szukam tej ryby, ale żeby też nie rozproszyć się po całym łowisku, więc mniej więcej oscyluję około 3 metrów i to jest mega spoko, ponieważ nie mam na klipie tego, czyli jakby była jakaś fajna, większa ryba, to nie muszę się martwić, że mi zerwie, a też te znaczniki właśnie są na pewno bardzo mocno widoczne i też mniej więcej w tym momencie przytrzymuję i wiem, że muszę zastopować i mam właśnie, tak jak wskazałam wcześniej, około 20 metra gdzieś tak łowię te rybki dzisiaj, no gdzieś tak około 20 metra. A bardzo dużo rybek chodzi górą, ale są takie malutkie rybki, leszczyki. Tutaj mój operator też próbuje właśnie łowić na margina. To złowił też 2 leszczyki, 2 karpiki miał na kiju, więc te ryby powolutku się rozkręcają. Zobaczymy, co będzie dalej, co przyniesie nam niedziela. Operator tutaj mi złowił właśnie przed chwilką karpia na tyczkę, na margina, na gnojaka, dlatego ja też muszę troszkę zmodyfikować mój sprzęt, żeby też spróbować na gnojaka, ewentualnie na kukurydzę, więc zmienimy sobie przypony na Super Stop Rixy MXC3 w rozmiarze 12. Nie ma tutaj dużych ryb, więc nie będziemy tutaj szaleć z rozmiarem tego haczyka. 12 jest taka optymalna i na tym też się skupimy, więc zmieniam haczyk, zmieniam przynętę i zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli chodzi o podajniki, jakie używam, to są podajniki typu flat. Tak jak wspomniałam wcześniej, 30 gram, rozmiar medium, średni, ponieważ też mam foremkę w tym samym rozmiarze, więc idealnie pasuje. Zmieniłam haczyk i zobaczymy, czy faktycznie zmiana przynęty tutaj się sprawdzi i czy będzie brało lepiej na gnojaka, czy ewentualnie na kukurydzę.
Widzisz, jak mi wzięło? Widzisz? No. Coś niezbyt dużego. Chociaż chyba jeszcze nie wie, że jest. Jak znowu karach. Ja dzisiaj jestem karachowa jakaś. Karacie. U nas na Śląsku to duble. Znowu karas piękny. Operator zmotywował mnie do tego, żeby siąść na Merginie, ponieważ złowił dwa karpie z rzędu. No to próbujemy. Bardzo minimalistycznie dzisiaj. Krzesełko malutkie, rolki z pokrowca, fajka tutaj z torby. A takie łowienie też jest potrzebne, takie łowienie też jest fajne, więc liczę na to, że również coś tutaj złowię zaraz na Margina. Na haczyku mam gnojaka w kubeczku. Przed chwilą zanęciłam właśnie peletem oraz peletem troszkę rozmoczonym. Tutaj cenna uwaga operatora właśnie, który powiedział mi, że tutaj warto taki właśnie pelet rozmoczony korzystać z niego, żeby po prostu, jak jest duża presja na łowisku, a tutaj niewątpliwie jest, bo tutaj bardzo dużo zawodników jest dzisiaj, dużo wędkarzy, to taki rozmoczony pelet po prostu jest dobry pod tym kątem, że ryby myślą, że ten pelet już jakiś czas w łowisku jest, że jest to po prostu bezpieczne łowisko dla nich, dlatego warto też tak spróbować po prostu łowić. Dobra, mamy go, mamy kałpia. Chwilowo muszę tutaj na rolki odłożyć. Teraz muszę przypomnieć, jak to było. Ty, ale to jakiś chyba większy, powiem ci. Wiesz? Panie operatorze, większy niż te twoje. Na pewno. Tata tutaj już idzie z podbierakiem. Mówię, że rodzinne łowienie to. Nie, no to tyczka to tyczka, no nie będę ukrywać. Jeszcze na tyczkę karpie to już w ogóle mistrzostwo świata. Na Margina. Dobra, teraz troszkę muszę go wymęczyć, bo nie chcę tutaj sprzętu też poniszczyć, żeby nie szaleć za mocno. O. Pięknie, wychodzi. Odkąd zaczęłam łowić większe ryby, to na pewno też moja siła w rękach jest zdecydowanie lepsza, ponieważ naprawdę, naprawdę trzeba troszkę mieć tej siły w rękach, żeby te ryby wyciągać. Często mam tak, że właśnie po zawodach, czy to jednodniowych, czy dwudniowych, to już te ręce po prostu mi siadają. No, ładne. Ale ładny taki, po prostu ładny, nie? No, ładny. O, rolki tam haczy. Ej, ja nie potrafię go złapać. Piękny, naprawdę pięknie ubarwiony, wybarwiony, więc jestem zadowolona. Dobra. Ja mam kolejnego karpia na kiju, ale niestety mi się spiął. Tak też bywa.
Powiem szczerze, że ta wędka to jest akurat turka 9,5 metra. To jest mistrzostwo świata do takiego wędkowania. Ponieważ jest pewną wędką bardzo wytrzymałą, lekką przede wszystkim. I można fajnie, precyzyjnie łowić w jednym miejscu. A precyzja, jak dobrze wiecie, jeżeli chodzi o karpie, jeżeli chodzi o marginę, jeżeli chodzi o wędkowanie karpi na tyczkę, to jest klucz do sukcesu. Precyzja, precyzja, jeszcze raz precyzja. Ja może nie jestem jakimś mega znawcą, jeżeli chodzi o łowienie karpi na tyczkę, ale tutaj mogę wam powiedzieć, że nie wolno rozpraszać tutaj peletów, zanet i tak dalej, tylko łowimy cały czas w jednym punkcie i jak już wstawimy zestaw, to staramy się go nie ruszać. Jak widzicie, akurat jeżeli chodzi o mnie, to ja wstawiam zestaw, potem z kubeczka puszczam ładnie w jednym miejscu pelet, żeby w tym miejscu, gdzie jest zestaw, tam poleciał ładnie sobie w tym pionie właśnie z peletem i czekam. Tutaj już zaczęło troszkę bąblować, zaraz pewnie jakiś skarb się zjawi. Właśnie to jest też fajne na tyczkę, że my już od razu wiemy, że tutaj te karpie gdzieś się tutaj znajdują w okolicy, ponieważ zaraz tutaj to bąbluje coś, tu jakaś ocierka i tak dalej. Oczywiście na metodzie tak samo jest. Hiszby ubranie, już mnie kusiło, no. Już mnie kusiło. Na metodzie też mamy ocierki, też to wszystko ładnie widać. Ale jakoś dzisiaj ten margin zdecydowanie no lepiej, nie będę ukrywać, lepiej bierze. Jeżeli chcemy szybciej wyholować rybę, to w tym momencie właśnie dzięki tej możliwości skracamy sobie gumę. No i ryba po prostu nie będzie nam, nie wiem, po całym łowisku gdzieś tam jeździła, pływała, żebyśmy po prostu nie wozili się z nią przez 40 minut, tylko w tym momencie mamy już te ryby pod nogami. I już teraz w tym przypadku mogę jakby, bardziej czuję tą rybę, wiem, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby tą gumę troszkę podciągnąć, czy muszę ją poluzować, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Tutaj przy brzegu są kamienie, więc też muszę uważać. Nie jest może to taki duży karp jak duży, w sensie nie jest porównywalny do tego, który był poprzednio, ale też daje dużo frajdy. Chyba już mam obcykane karpie na margina. W sumie jesteśmy tutaj jedyni, którzy łowią na margina, którzy łowią tak tą metodą. Wszyscy głównie albo metoda, albo ewentualnie karpiowe jakieś wędkowanie. Zdecydowanie tutaj drżownice jak nojaki działają. Tutaj akurat pomysł mojego taty trenera, więc szapoba. Wypuszczamy klasycznie. Troszkę dalej, żeby od tych kamieni go odsunąć. I pięknie poszedł. Jeżeli chodzi o łowienie na margina, to jest naprawdę, ma wiele możliwości. Jest to takie minimalistyczne łowienie. Ja akurat dzisiaj, jak widzicie sami na filmie, korzystam totalnie z minimalizmu. Potrzebujemy oczywiście przynęt, zanęt, peletów na haczyk i tak dalej. Ale poza tym do budowy samego zestawu potrzebujemy oczywiście żyłki, spławików, najlepiej karpiowe, które są wzmocnione. W zależności też od tego, na jakim łowisku będziemy łowić, to oczywiście grubo żółki sobie dopasowujemy, gramaturę spławika, to wszystko tutaj musimy być elastyczni. Guma, tutaj akurat mam gumę w rozmiarze 2,6 metra slika. Do budowy samego zestawu oczywiście my akurat używamy tutaj steely, czyli tutaj akurat mamy nasze cube shoty, silikony do spławika. Oczywiście haczyki, myślę, że jedne z lepszych haczyków, jeżeli chodzi o tego typu łowienie. MXC2, tutaj te haki naprawdę są dobre. No i ja korzystam jeszcze z tych kubeczków na szczytówkę margina. Akurat mam turkę 9,5 metra. Tutaj do tych kubeczków sobie możemy wsypać, nie wiem, robaczki białe, możemy sobie wsypać pelecik, możemy sobie wsypać pelecik zdomoczony, tak jak akurat dzisiaj robimy. Więc to wszystko tutaj możemy być elastyczni do naszego wędkowania. No i oczywiście proca. Nie ma co ukrywać, że podczas wędkowania właśnie na marginie to proca to jest taki, no myślę, że niezbędny element, ponieważ często jest tak, że te ryby właśnie zwabiamy tym, że sobie strzelamy z procy i ten dźwięk taki charakterystyczny po wodzie sprawia, że te ryby po prostu się prowokują. No i oczywiście, no co, no nie można zapomnieć podbieraka. No podbierak tutaj musi być, to jest niezbędny każdego wędkarza, no bo co z tego zwimy sobie rybę, jak jej nie wyciągniemy.
No ja akurat, jak wspomniałam wcześniej, łowię na 9,5 metra turkę. Jest to mocna wędka, jest to wędka taka typowa do łowienia margin, na łowienie dużych ryb, więc dopasowujemy sobie sprzęt do ryb, jakie chcemy łowić. Bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy łowić duże ryby, no to musimy też dopracować sprzęt właśnie pod tym kątem. Więc nie zakładamy wtedy głównej żółtki, nie wiem, 0,12, tylko na przykład idziemy właśnie w kierunku 20 czy 25. I tak jak widzicie sami, wędkarstwo może być minimalistyczne. Wiem, że znacie mnie z tego, że zawsze mam dużo do tego wszystkiego, dużo sprzętu, ale też potrafię czasem po prostu zminimalizować wszystko i po prostu cieszyć się z tego, że jestem na rybach. Akurat chciałam się przebrać, a tu patrzę, mój tata łowi ryby. Tak jak mówiłam, rodzinne wędkowanie, więc no wypadałoby, żeby coś złowił, w końcu to mój trener. Pokazał, jak łowić na turkę, więc akurat łowimy dzięki niemu duże ryby, ponieważ tutaj tata miał pomysł, żeby łowić na gnojaki i się to sprawdziło. No jednak na metody też są ryby, więc czasem warto podglądać swoich trenerów. Zaraz przyniosę ci podbierak, ale proszę to ładnie wyholować. Oczywiście. Pamiętaj, że tutaj jest hamulec. Idę. Z odsiedzi. Rodzinnie, no to pomogę tacie, nie? Nawet nie wiedziałeś kiedy. O to chodziło. No i tata, proszę, czyń honory. Tak jest. Musisz się trochę umoczyć. Na nogi. Szczęśliwy tato, bo z turką i z rybami. No, miałam ten ogon przytrzymać, ale wyszło jak zawsze. Powolutku już kończymy nasze rodzinne wędkowanie, nasze niedzielne wędkowanie. Myślę, że odbiłam się troszeczkę od brzegu, jeżeli chodzi o wczorajsze zawody. Troszkę tych karpi połowiłam. Zdecydowanie margin dzisiaj lepiej poszedł. Tata to mi już podbierak niesie, bo się wymieniamy jednym podbierakiem. Też bywa. Jak widzicie, chyba dzisiaj trzeba już kończyć. Ja już zmęczona, ryby zmęczone, ale widzieliście, że był fajny karpik. Zdecydowanie ten margin, no tutaj, no lepiej. Tak patrząc na całe łowisko, no to wszyscy tutaj mówią tak dystansowo, troszkę tak około 20-40 metra, a te ryby są tutaj na około 80 metrze, więc warto też czasem łowić przy brzegu, ponieważ faktycznie te ryby kręcą się przy brzegu. To już wspominałam też na innych filmach, często właśnie wnęcimy tym peletem, rzucamy i tak dalej. No i często ten pelet po prostu gdzieś tutaj się nam rozwala, tutaj już bliżej. Często zostawiamy jakieś kawałki po prostu tego peletu bliżej naszego nęcenia. No i często po samym łowieniu też rzucamy po prostu resztki zanęty, resztę robaków bliżej tutaj przy burcie tak zwanej. Dlatego warto łowić również
bliżej. Nie warto łowić zawsze gdzieś tam dystansowe łowienie. No i warto mieć alternatywę. Ja dzisiaj miałam łowić na metodę, a okazało się, że skończyłam marginie. No i widzicie, minimalizm jak najbardziej tutaj dzisiaj okazało się, że był lepszą perspektywą. Ryby by się dopisały, ja się jestem zadowolona, było rodzinnie, było naprawdę dużo fajnych ryb. Pogoda dopisała, a resztę zobaczycie na filmie. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie po więcej wędkarskich nowości, a na pewno nie ominą Was ciekawe treści.